Panie doktorze, udało się? Pani Violetto, jak się pani czuje? Boli, tutaj skóra ciągnie. Boli, bo ma pani implanty. Wszczepiliśmy pani zainteresowania i pasje wykraczające poza Instagram i makijaż. Ojej, zawsze marzyłam, żeby mieć duże pasje i zainteresowania. A jak się nie przyjmą? Prawdopodobnie się nie przyjmą. Ojej. Do tego wyprostowaliśmy wszystkie krzywe akcje, które udało się pani odjebać przez te wszystkie lata. A czemu czuję, że jestem taka fajna? Ponieważ odessaliśmy wyrzuty sumienia i nie musi się pani już zastanawiać, zanim pani zrobi coś głupiego. Czyli mogę siać ferment bez żadnych konsekwencji. A czemu mnie tak łeb napierdala, jakbym 3 dni w sketchu piła za cudze? Boli panią głowa, bo wszczepiliśmy pani Pinteresta. Ma pani inspirację zamiast mózgu. Kolejna dobra wiadomość, nie będzie pani już pluła jadem. Bo nauczył mnie pan budować normalne relacje z ludźmi? Nie, to niewykonalne, tego nauka jeszcze nie zna. Po prostu usunęliśmy pani gruczoły jadowe. Panie doktoru, czy to znaczy, że nie będę już 5 razy dziennie obrabiać koleżankom dupy? Ach, niezupełnie, gdyż zdecydowała się pani również na wstrzyknięcie kwasu, więc pani umiejętności zatruwania życia innym pozostaną mniej więcej niezmienne. Ale za to wybielanie przeszłości okazało się sukcesem. Tak? Jaki mam odcień? Ma pani taki odcień, że widzowie nie zauważą, że cała pani droga w internecie to było skakanie po trupach do celu. A mogę iść do domu? Tak, tylko proszę przyjść na zdjęcie szwów. Panie doktoranie, to ja miałem coś zaszywane? Tak, musieliśmy zaszyć pani prawdziwą naturę, bo już zwisała i wyłaziła na zewnątrz. No właśnie bym nie chciała, żeby ktoś zobaczył, jaka jestem. Ha! Pani Violetto, tego to nikt by nie chciał. Dodatkowo tutaj nieodpłatnie naciągnęliśmy pani wizerunek i wygląda teraz pani, jakby była warta jakiejkolwiek uwagi. A nie jestem! A nie jesteś. Zrobiliśmy też pani lifting IQ. A co to jest to QQQ? Czyli się nie przyjął. Nieważne. A jak plastyka? A dziękuję, dobrze. Zawsze miałem piątki, lubiłem robić te prace z krepiny i makaronu. W pakiecie zrobiliśmy też pani rekonstrukcję człowieczeństwa, żeby nie była pani już takim wrednym kurwiskiem. A, dziękuję. A BBL? Udał się, to moja specjalność. Bardzo, bardzo lukratywnie wyjdzie pani za mąż. Nie, doktorze, ja to zrobiłam dla siebie. To po co wrzucasz zdjęcia na Instagram? Jakbyś to robiła dla siebie, to byś robiła zdjęcia do szuflady. Ale dziękuję bardzo za bombonierkę. Merci ci za to. Widzowie, kupiliśmy nowy sprzęt, bo no... Powiedz się, jak mnie widać. Może powiem, że nagrywanie iPhone'em po prostu zdawało test, ale jak... po prostu zdawało test, jak wychodzimy na dwór. Bo na przykład w promenadzie byśmy nie mogli tak nagrywać. No nie, bo jak masz telefon, to jednak inaczej to wygląda, ale na pewno się nie przestawiamy 100%, bo my jesteśmy dobrzy w skrajnościach. Raz tylko telefonem, raz teraz tylko aparatem. Będziemy... I o to chodzi w życiu. Będziemy czasami i tak wrzucać odcinki jeszcze nagrywane telefonem, w zależności od tego, jak nam będzie pasować, ale w domu tutaj będziemy kręcić, wiadomo, na lepszym sprzęcie. Żebyście mieli lepszą jakość, żebyście mogli, powiem tak, gówno robić opakowane screen w złoto. Dokładnie. Wszystkie filmy, gdzie kupiłem najdroższy sek, najdroższą pizzę, to jest zwykła pizza, tylko jakiś kawałek złota na tym jest. I jadalnego, jakie no gówno. No to po, a to po chuj tak robi. Słuchaj, kiedyś byłem takie na... do... Stary, to możesz zrobić bato, najdroższy, owijam złotem, stary, kurwa. Danusie, ty Danusie owijam, kurwa, z złotkiem. 10 osób go po prostu przygotowuję. Kiedyś byłem, pamiętam, na Sylwestrze i ktoś mi dał o 24 patch szampan, jakiś kosztował, nie wiem, dużo pieniędzy, z jadalnym złotem i tak piję. No, szampan. Stary, daj mi igristoje za piątek. Szampan z jakimś gównem pływającym. Jest, nie, to było spoko akurat to złoto, jak no, się tak rozpuściło no, na mówię, że z gównem. Ale pyszne gówno. Ale szampan sam w sobie był obrzydliwy i wziąłem igristoje za 5 zł, później piłem, bo było lepsze po prostu w smaku. Szampan leje na łeb, jestem wieszczy łowcą jak Blade. Dobra, to teraz wracamy do odcinka, który się skończył. Na razie. Papa. Pa. Warto było, powiem wam, warto było wydać te kurwa pieniądze, wy nie za mocno, bo się kurwa uduszę. Nie dość, że mi kurwa szyję ściskasz, to jeszcze mi kurwa klatka... Farba uczami poszło. Uczami ty się kurwa nadajesz. Wszyscy mówią mi, że ja chuje, że ja sobie chuja powiększyłem. Wszystkie kobiety mówią. A ja, no nie no, no dziewczyno, on taki jest po prostu. Ja nie wierzą mi, nie? Nie wierzą mi, mówię, na pewno powiększałeś się. Dajcie pieluchę taką, zrobimy z tego. Dobra. Jeszcze mi jajca ściśnij to już w ogóle. Że będzie po wszystkim. Chuj, no tak, że chuje nie trzeba było operować. To jest dobra metafora. No nie, bo go nie było. Bo masz pusie. Hopla. Co reś Czarek i Gimpera do szpitala wysłał, kurwa, biednego, co? Co on ci zrobił, kurwa?
Oprócz tego, że się rzucił na ciebie z pięściami, to co ci zrobił? Coś ty chłopakowi zrobił, kurde. Życzymy szybkiego powrotu ze zdrowia. Tak, jak najbardziej, bo walka walką, ale wyłaź gimper i nagrywaj, bo brakuje... Komentary nie jest takie samo. Bo brakuje nam tych newsów, bo Rewo... To... Coś jeszcze? Chyba nie. Nie. Odsysanie jakiegoś łydki, nie to facet. Odsysanie łydki, tak? Odsysanie boczków. Ty, da się przełączyć, żeby jak jest tryb filmowania, żeby to odpowiadało za start filmowania, na pewno. Na pewno się da. No, bo to po chuju tak jest trochę tutaj wciskać. Dużo czasu to zajmuje. Ratownik medyczny to se kliknie i uratował człowieka, a my tak się męczymy. Nie jest to mega trudne też z takim, by the way, żeby klikać czerwonym przyciskiem z tego.